Cześć, 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 cześć. Kolejny materiał na szlaku luty, ponownie w trasie. Ten wyjazd będzie troszeczkę inny niż te, które mieliście okazję oglądać. Mianowicie jest to specjalny materiał, specjalne wydarzenie dla naszego konkursowicza, który wygrał konkurs tutaj internetowy na nazwę naszej amfibii pływającej, naszego kajaka. Jaka ta nazwa będzie, to się dowiecie później. I kim jest ten zwycięzca, również dowiecie się zaraz. Na ten moment podróżujemy do Chamonix, no aż tak daleko nasz zwycięzca mieszka. Musimy do niego właśnie za chwilę dotrzeć. Odbierzemy go z tego Chamonix i popłyniemy, a właśnie pojedziemy, a później popłyniemy na taki mini spływ, gdzie będziemy po prostu w szuwarach, będziemy szukać miejsca na nocleg, na bytowanie, po prostu bytowanie nad wodą, właśnie o takim charakterze, przyrodzie, w której zamierzamy tam spędzić trochę czasu. No także tak, to taki plan jest na dzisiaj, pogoda dopisuje, droga na razie bardzo przejezdna, jest godzina 8:30 rano, sobota i no... Humory dopisują, zdrowie dopisuje, no to cóż może się wydarzyć, co by nam miało pokrzyżować plany? Miejmy nadzieję, że nic. Do zobaczenia. Tu leci. Czekaj, musimy się zatrzymać, żeby się dowiedzieć, jak jechać, wiesz? W Chamonix. Czekaj, się zapytam, ktoś idzie. Dobra. Excusez-moi, bonjour. Que je cherchais le rue la Pablo la Escobar. Et oui, la Pologne. Et nous? Oui. Oui. Merci. Sacre bleu. Prosto. Trzeba jechać. Prosto, no. No i mamy naszego zwycięzcę, naszego konkursowicza. Dzień dobry, Pablo. Bonjour, Pablo. Bonjour, cześć, bonjour. Chamonix. Dzień dobry. Piękny też Chamonix. Dzień dobry. Nie ogoliłem się dzisiaj, ale... Ja się nie umyłem. Także no, każdy dzisiaj zapomniał czegoś zrobić. To wsiadamy i jedziemy, no. Co zrobić? Wsiadamy i jedziemy. To może jeszcze wezmę śpiwór. Szkoda. Więc nie mogli formalnie być pochowani w jednym miejscu, więc zbudowali sobie prywatny na swojej ziemi cmentarz. Kamienny. W kształcie okręgu. I na środku leżą oni, a wokół cała rodzina. Ostatni pogrzeb w latach 90. Ależ symbolicznie. Symbolicznie my. No, jesteśmy już tutaj w Puszczy Noteckiej, do której no, dojechaliśmy po ciężkiej, dalekiej podróży z Chamonix. No, jak widać, pogoda nam dopisuje. Za chwilę dojedziemy do miejscowości naszej startowej, o której zaraz opowiemy, gdzie rozpoczniemy nasz spływ, a właściwie tak naprawdę po prostu zwykły przejazd kajakiem po wodzie, bo trudno powiedzieć, że to jest spływ. Zresztą sami zobaczycie, no, jeszcze emocje, wszyscy są niezwykle podnieceni, szczególnie siema, Pablo, Jezus Mario, który no pierwszy raz jest po prostu na wycieczce. Pierwszy raz jest w lesie, dokładnie. Kiedyś chciał wejść do lasu, ale się przestraszył, bo tam jakaś sowa zaczęła huczeć czy coś. I nie podjął tego wyzwania. Cześć. Połączenie arachnofobii, kleszczofobii i onanofobii. Komarofobii. Jeleń. 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 Jeleń.
Ależ kapitalnie tu jest coś pięknego, coś Rówka, pięknego. Polska jest przepiękna! Przepiękna jagoda, zobaczcie, do tego jest. A paragon pan mi wystawi? Zapytam, czy mi paragon. Chwileczkę muszę wyłączyć, a garę wyłączyć na chwilę. A ta dziura to jest normalne? Tak jest, żeby wietrzyć. Ależ uroczysty moment odkrycia nazwy naszej łajby. Zwycięzca konkursu Pablo Lutanik. To była jego nazwa konkursowa. I teraz uroczyście święcimy i można płynąć. Fantastyczna sprawa. Brawo! Oklaski. Oklaski. Brawo. Lutanik. Niezatapialny. A no witajcie, no jesteśmy już w miejscu, z którego będziemy rozpoczynać nasz spływ. No w ogóle chciałbym teraz osadzić to miejsce w jakiejś w ogóle przestrzeni czasowo-przestrzennej. Pozycji geograficznej. Pozycji geograficznej, tak. Jesteśmy w Puszczy Noteckiej i kilka faktów historycznych. Miejscowość Miały, stąd zaczynamy nasz spływ. Gdzie w ogóle ta miejscowość jest i z czegoś zasłynęła? A no tak. Tutaj między 1 a 7 sierpnia 1977 roku Karol Wojtyła, przyszły papież, spędzał urlop właśnie na kajaczkach i tu mamy spływ papieski. To fakt pierwszy, miejscowości Miały. Fakt drugi, w rejonie tej osłyszeliście państwo właśnie przejeżdżający pociąg. Drugi fakt historyczny dotyczy właśnie pociągów. Mianowicie między 3 a 4 stycznia 2004 roku w tym rejonie doszło do katastrofy tutaj kolejowej, kiedy to pociąg towarowy relacji Poznań-Szczecin wykoleił się, jeden z wagonów po prostu przedostał się na sąsiedni tor i tam z impetem na niego wjechał pociąg relacji Szczecin-Terespol. Doszło do strasznego zderzenia, w wyniku którego nie zginął na szczęście żaden pasażer i to właśnie zostało ogłoszone jako cud w Miałach. Może dlatego właśnie, że papież tędy przebywał wcześniej. Kto wie? Ale skąd się wzięła nazwa Miały? Miały, nam się kojarzy z czymś, jakby ktoś coś miał. I tak rzeczywiście, tak było. Tutaj były kiedyś trzy córki właściciela ziemskiego i stąd się wzięła nazwa Trzy Miały. Trzy Miały. Natomiast w 1943 roku wioska spłonęła, ta część, gdzie były trzy i zostały tylko Miały. W związku z tym teraz jest nazwa Miały, ale nadal w języku polskim funkcjonuje nazwa Trzy Miały, jakby coś tam Trzy Miały. Niemcy nazwali tą miejscowość Dreigehebt, czyli Trzy Miały, ale dzisiaj jest tylko Gehebt, czyli Miały i tutaj właśnie rozpoczynamy swoją podróż. Jest to fakt autentyczny. Możesz powtórzyć, co mówię, że ktoś się nie zgodził na czyjś zabieg? Mówiłem o tym, że Pablo mógł mieć taką sytuację, że zasnąć na słońcu, w związku z tym jest poparzenia trzeciego stopnia i po tym jak go znaleźli, chirurg mógł się jeden podjąć na świecie przeszczepu 98% skóry Pawła, ale skóra musiała pochodzić od świni, a na to nie zgodzili się jego rodzice. Dokładnie. Jakoś z tego wyszedł na dobre, no i widzicie. Rodzice tak nie mają racji. Sąd rodzinny zadziałał. Nie zawsze mają rację. Czasami mają, czasami nie mają. Tak, prognoza pogody. Może padać? Nie może padać? 50% co będzie nadciąga padać. Nadciąga burza. Jutro może padać, płyniemy albo może dalej. Też nie padać. Płyniemy prognoza dalej. Pogody. Dziękuję bardzo. Zobaczymy tu dzisiaj 8 gwiazd? No ja myślę, że na pewno. Dlatego, że Elon Musk wysłał w kosmos dzisiaj taki ciąg asteroid. Takich, to nie są asteroidy, tylko to są, jakby to fachowo nazwać, Janeczek. Satelity. Satelity, dokładnie sztuczne satelity ziemskie i wysłał 8. Najpierw 5 i zaraz po nim powinniśmy obserwować 3 kolejne. Zobaczcie, chłopaki. Prawdziwy zestaw nowoczesnego youtubera. Hajs, telefon, pochwa. Dokładnie. Brakuje tylko tutaj prezerwatywy. Po długości powinna być jedna. Ale optymalizować trzeba miejsce według mnie. Ale wróćmy może do Elonora Muska. Jak w jakiej kolejności wysyłał dzisiaj te... Najpierw 5 gwiazdek. Z tym, że on wysłał na część niektórych słowiańskich części, szczególnie nieba, 6. Dlatego, że nad piątą literką w amerykańskim
alfabecie nie ma takiej literki, jak występuje na przykład chociażby w polskim, że w piątą literkę wysłał jeszcze jeden mniejszą satelitę, żeby zaznaczyć, że tam jest kreseczka. Na piątej, prawda? A, okej, okay, czyli to była a później taka... przerwa i puścił trzy kolejne, nie? Czyli taka... ukłon. Ukryta, jakby ukryta ta satelita. Tak, ale to był ukłon w kierunku krajów słowiańskich. Prowadzkich, jak jebić, spuścić, onanić, ubezwłasnowolnić, odkupić, zapłacić. Przesadzić? Przesadzić. Słuchajcie, komu w drogę temu trampki, prawda? Temu tak żubry. Jest. Paweł, Paweł, to jest woda, ci pokażę o co chodzi. Ona ma niższą temperaturę troszeczkę niż powietrze. Ale będziemy się na niej unosić. Miałeś mi pokazać, jak się zakłada kamizelkę. Zaraz ci pokażę. Chodźmy w takim razie, kochani. To co właśnie Państwo widzicie, to wodowanie naszego lutanika, świeżo ochrzczonego lutanika. Michałeczek oraz Pablo właśnie dosiedli jego kajaka. Ja dzisiaj w roli operatora oraz komentatora zdarzeń. Hello. What up? We have discovered the medical Pablo items. has won the contest, that's why he's not rowing. I'm rowing because I'm in a... I'm still alive. Tak to wygląda na rzece Trzymiała właśnie. Na szlaku luty. Na kajakach. Przypominam, że dzisiaj w wyprawie towarzyszy nam Pablo z Chamonix, który wygrał konkurs na nazwę naszego kajaka. Także Pablo, specjalnie dla Ciebie dedykujemy następującą piosenkę rymującą się z nazwą naszego statku, czyli Lutanik. Woda zielona. Mnóstwo glonów. Płyniemy naszym zielonym szlakiem. Zielonym szlakiem luty. Au revoir! Jesus! O Jesus! Kamera! C'est la Luta Canal. Luta Canal. Please subscribe my channel. A tam widzimy czaple. Czapla siwa leciała nad głowami. A czyli to chwilą? Lecimy dalej. Tutaj przede mną na pierwszym kadrze. Na pierwszym planie tutaj przede mną widać się lodówkę, w której mamy oczywiście napoje chłodzące. Lutanik podejmuje manewry. Manewr na pełnej! I to się prawie doszło dokładnie do tak zwanego zderzenia. Zderzenia dwóch jednostek pływających w wyniku spożycia innych jednostek płynnych. O Jezus! Lutanik na fali. Ja się tylko zastanawiam, gdzie mam telefon. Na szyi masz sobie, nie? Pewnie tak. Masz? Nie zgaduj. Halo, halo, Warszawa. Weź sprawdź. 5 razy.
Nie no, marno, trac, spoko. Ja myślałem, że tu jest kurde jakiś... No, tu jest. Akcja, kamera. Ujęcie pierwsze, scena ale druga. Najbardziej mięskie piwo na rynku. No jak tam wrażenia, panowie? Na pewno tutaj cały czas jest ta sama zasada, czyli musimy się nawadniać, mimo że jesteśmy na wodzie. Jest dzisiaj wiatr i nazywam się chronią przed tym wiatrem, więc na tej wodzie jest przyjemniej, jak bym powiedział. Zapowiadali deszcze. Na pewno wiatry zapowiadali. Pablo, powiedz nam, jak tam pierwsze minuty naszej wspólnej przygody? Jak się czujesz nad wodą? Jak się czujesz w kajaku? Wiemy, że dzisiaj to jest twoja pierwsza wyprawa w życiu. Jak się żyje w Chamonix na co dzień? Inicjatywa wspólnego spędzania czasu nad wodą jest w gruncie rzeczy... Tak stara jak świat, prawda? Tak. Nigdy nie sądziłem, że wtedy jak zalogowałem się na tą stronę rano i przeglądałem wszystkie zakładki ulubione oczywiście, otrzymałem wiadomość, że to ja właśnie zostałem zwycięzcą. Znacie to uczucie, kiedy macie wrażenie, że co chwilę otworzycie prezent, który jest enigmatycznie zapakowany. Okazuje się, że to był właśnie e-mail. To prawda. Paweł, mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ nie tylko będziesz mogłeś wymalować kajak, ale również otrzymujesz od nas kartę podarunkową, którą możesz wydać tylko w naszym sklepie na wysokość 10 zł. I te 10 zł możesz wykorzystać na kupienie chociażby takiego kajaku właśnie dwójki za 7154 zł. August, towarzyszy dzisiaj lutanikowi August. On jest jego konsjerżem. Pomaga mu. Czy lutanik sobie świetnie radzi sam, ale August po prostu asekuruje jakby co, ale i tak nie trzeba korzystać z jego pomocy. Konsjerż August! August jest na czele. Salut, ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Viva la France, mon le blanc. Viva la France, tricolore. Brawo! Dobra. Zachowajmy ciszę, jesteśmy nie na przyrodzie, na bestie. Tam ktoś jeszcze też korzysta z tej ciszy, także postarajmy się zachować ciszę. No jednak przyszliśmy w gości tutaj, a nie ustalać swoje własne reguły. Tylko stosujemy się trochę jak w kościele. Tylko że w kościele trzeba jeszcze za to zapłacić. I tutaj czapla siwa. Czapla siwa, proszę. Dziękujemy bardzo. Czapla siwa. Jeszcze raz ponownie. Czapla siwa. Po słońce, żebym nie mógł zobaczyć jej, żebym się nie mógł cieszyć. Ona! Ona po prostu... Nie pozwala mi się cieszyć. Brawo Czapla, brawo, brawo, świetne. Zawodnik z numerem 2, Czapla Siwa. Dziękujemy raz. Halo Darek. Halo Warszawa. Halo, przepraszam. Nie wiem, czy słyszeliście dzisiaj historię o tym, jak profesor zaginął, jechał na konwent jakiś do Portugalii i nie dojechał. Never heard. I policja szukała, gdzie on zaginął i tak dalej, nie? Ale się odnalazł szczęśliwie. I
teraz moja interpretacja, tak jak dzisiaj było z busem, nie? Że poszedł w ciąg, nie? Że zaczął chlać pewnie przed wyjazdem, mówię, że profesor też se musi czasami spuścić. Wyjazd do słonecznej Portugalii, jedzie pewnie sam i tak dalej, koledzy też będą. No to lutę pewnie przyjął już dzień wcześniej. No, no, no mów, mów, mów. A drugiego dnia, jak miał dotrzeć na ten, to zaimprezował z kimś tam, ze znajomymi i w ogóle nie dotarł. I policja go uznała za zaginionego, a on po prostu był w ciągu alkoholowym i nie chciał odbierać żadnych telefonów, żeby mu nie przeszkadzać. To jest wirtuos. I to jest prawda, Dziękujemy naszemu wysłannikowi za rzetelne informacje. Halo dalej! Halo Warszawa! Luta kontynuuje swoją wyprawę, powiało wiatrem. Pierwsze zmarszczki na idealnej toni tego jeziora, tego zbiornika, który też jest takim synonimem starzenia się po prostu, kiedy ta jędrna skóra zaczyna nabierać trochę zmarszczek. Właśnie to dzieje się dzisiaj z naszym jeziorkiem. Lekko marszczy się. Co? Miałem taki puzzlek. Połowa była wody, połowa była lasu. Dopływamy do mostu, nad którym jeżdża pociąg, czyli jest to miejsce, o którym mówiłem wcześniej, na początku naszego filmu. Jest to po prostu linia kolejowa, po której jeżdżą pociągi na relacji Szczecin-Tyrespol, gdzie właśnie doszło do tragedii w roku 2004, kiedy pociąg towarowy wykoleił się i został staranowany później. Co tu się dzieje? Został staranowany przez pociąg towarowy relacji właśnie Szczecin Terespol. Także właśnie to jest ten most, po którym przejeżdżały te dwa pociągi. Właśnie do niego dotarliśmy, postanowiliśmy się tutaj trochę zatrzymać. Myślę, że możemy tutaj się... Na środku rzeki, żeby trochę podelektować się chwilą. Bo to jest jednak most historyczny. Most historyczny. Lutanik! Michał, happy with it. Lutanik! Wzywam Ciebie, Lutaniku! Wzywam! I wyzywam. Objaw się, Lutaniku. On the spate et ili and spiritu sancti. Ja mam łatwiej ruchy? Gdzie są mną złożoną? To w ogóle przeciekła. Lutanie, wzywam Cię! Zejdź na ziemię i zbaw naszych mieszkańców, Luto! Obdarz ich, Luto, po dzień dzisiejszy i doczesny! Come on! It's still recording. Okay, you can do it. This is Peter Stevenson from Discovery Channel. We are currently in the middle of the tunnel, in which you can encounter very rare animals, which create sounds to attract females to fornicate. This sound like this. Dinozaury, bardzo rzadkie zwierzę. Tutaj w tunelu pod miałami występują dwa ukazy. Jest to szkurwol dwuogniowy i chujol srebrzysto-szary. Natrafiliśmy na chujola srebrzysto-szarego, który w trakcie godów próbuje przyciągnąć swoim atrakcyjnym dźwiękiem samiczkę do kopulacji. Samiczka składa jednorazowo dwa jaja, z czego jedno jest zjadane przez drugie jajo. W związku z tym ma tylko jedno potomstwo, które natychmiast umiera. Dlatego jest to bardzo rzadkie zwierzę i niewidziane od wielu tysięcy, jak nie milionów lat. O, przepraszam. Flying in all good times.
If I would, I would give him a chicken. This river? Yeah, this river is very beautiful. And it has at least 4 feet. At least 4 feet? Wypłynęliśmy na głębsze wody. Lutanik sprawuje się fantastycznie. Pablo jest przeszczęśliwy. Kręci filmy non-stop. Nie grajcie w tej grze na tych komórkach, dobra? Zdaję właśnie z pokonaniem. Mam rekord na Tetrisie. A tam w style Cliff Bergoniego, tego samego co znalazł plot Bergoniego w Rudawach Janowickich pod Wołkiem. Właśnie tam jest Cliff Bergoniego, bo tam odwalił kitę. Właśnie w tamtym miejscu dokładnie. O, tutaj. Ahoj! Ahoj, panie Bobrze. Lutanik cumuje. Dobiliśmy do brzegu i tutaj sobie zrobimy taką mikropauzę, żeby nie zakłócać naszego biorytmu. Safety first, czyli bezpieczeństwo pierwsze. Przede wszystkim zbadajcie teren, kiedy idziecie zaobozować, czy przybijacie do brzegu i płynąć kanakiem. Sprawdźcie, czy jest głęboko. Czym? Czy jest kajakiem. Kanakiem? Nie, kajakiem. Kajakiem, a okej. Okay. Sprawdźcie to i po prostu dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Dobra. Słuchaj, ja idę potem pieprz, nie? Co mieliśmy zrobić? Ten obrzeg. Ziołowy? No, idę po niego. Dobra. Czy ten drugi bierzesz? Który bierzesz? Ale... Gdzie? Jezus Maria, stary, wszystko w porządku? Czekam na pijawkę, na nie, to jest penis, przepraszam. Coś małego mi ugryzło. Kurde, stary, patrz, odpływa kajak. Jezu. Padłem w sidła. A masz pieprz? Jest pieprz. Jak najbardziej. Potrzebuję go. Nie ma tylko mleczka kokosowego. Masz gitarę tutaj gdzieś? Jest pod ręką? Tutaj jest schowany blok gitarowy. Ale morską, tak? Morsko, tak? Okay. Musi być morska. Podać ci coś? Siota! Akurat jest... Spróbuję tu wejść, ale może być trudna. Dobra. Coś ci podać? Słuchaj, możesz mi... Podać to! Coś ci podać? To było trudno, ale wyszłem. Przycumuję kajak, nie? Dobra. Not again! Serious, man. Hey, what are you doing hey, there? I need your help. Lucky guy. Someone catch that kayak. Lucky guy. He's a lucky guy. I give you my beautiful. Tu wyjdę, tylko nie jestem w stanie... I catch the kayak! Dobra, dzięki. Pospite. Powiedz, gdzie odbieram, wpadłeś. Teraz odbieram poród plecaka, przepraszam serdecznie. A pokaż tylko, gdzie padłeś, gdzie jest to miejsce, urodził, w którym padłeś. Urodził, patrzcie, urodził. Supermana od razu. Słuchaj, powiedz, gdzie wpadłeś, gdzie jest to miejsce. No tutaj znajduje się ta szczelina. Zobaczcie, to jest bardzo niebezpieczne. Wydaje się, że fajnie, a to pluskam się, popluskam się. To demonstruj. Słuchaj, prowadź tam wiosło, zobacz, gdzie to jest. Prawda? O! Pałowa!
Słuchaj, nie bądź skromny. To jest więcej niż połowa. I zobacz. Dotąd miałem wodę. Dotąd. A mały włos bym zginął. Mały włos. Pablo, jak się bawisz dzisiaj na tej wyprawie? Fantastycznie. Seich net. Fantastycznie. Powiem cztery słowa. Aus, ge, seich. Jak myślicie, gdzie będziemy jakieś gwiazdy oglądać? Myślę, że co najmniej 8, ale według mnie minimum też 8. Ja myślę, że 5 na pewno, a później jeszcze 3 mogą być. Od 8 gwiazd się zaczęło. Panowie, jedna zapalniczka mniej, już mi wypadła jedna. I got it. Chyba to nagrałem nawet. What did you say? I said that I thought that he will jump here and he will already die. And it was already... You were terrified? I didn't tell you that. You had your dick inside your throat? But I've heard that Michael, yes, in my dream, was falling down in the deep lake. Deep, Luta. Like a holy Luta was, shit. Was the name of the lake? Like a deer, deep, deep. The app. I guess it was Luta, the lake. It was the name of lake. Luta Lake. Luta Lake. Luta was delayed. Excuse me, you have something in your pocket. It's better to be delayed than cancelled. Michael, I think it's better to be delayed than deleted. Then cancelled? Than cancelled. I don't think so, you know, because if you cancel something, you can go in another way. If it's something delayed, you think that it's gonna be, you know, it's gonna happen in the future. Okay. When it's cancelled, you know, it's not gonna happen. I need to find another resolution, you know? If it's gonna happen, you see, well, let's wait here. Like the Tom Hanks on the movie Airport or something like that. He spends so much time there. Never like seen that shit. Days. Never seen? And he never fly. Yeah. He was exactly, one exactly. Kind of a son of a bitch, man. Dopływamy do pierwszej wyspy. Ona jest zbyt mała, żeby nas zadowolić. Płyniemy więc dalej do wyspy numer 2. To za mało, nie? Andrzej? No nie. Ta po prawej. Ta po prawej to jest ta większa. Może tam było drewno. Ale możemy spenetrować, bo to jest nasz punkt. Ja to obczaiłem na mapie. Na razie to, na razie to wszystko, co widziałem na mapie, to się wszystko fajnie sprawdza. Więc ja bym proponował dać szansę. Świetna mapa. Świetna mapa. Głębokość jest na wiosło co najmniej, nie? Więc nie możemy tutaj... To chyba nie dobrze. Spróbujmy. Ja mogę wyjść, nie? Nie musisz pochodzić. Teraz jakieś tak nakręcamy, to na lewym boku na tak. Teraz nakręcamy. Lewym bokiem na lewym boku. Sacre bleu, merde. Lutanik dobija do brzegu. Przesada, ty. Co? To jest 2 metry? Ja. Ależ proszę Państwa, niesamowicie trudna sytuacja. Jeden z kaniaków zebrał wodę. Mimo tego, że wszyscy od razu zabraniali kajakowi się po prostu tutaj nabrać wodę. Teraz się okazuje, że on nabrał na własną rękę. Bez czynnika ludzkiego i proszę bardzo, i próbujemy teraz tej kompletnej dziczy tutaj
znaleźć po prostu, wydobyć wodę z kajaka i znaleźć po prostu miejsce na nocleg, ponieważ no, morale spadają, wilki wychodzą o 23, muflony o 21, a lisy o 19, także czasu jest coraz mniej. Jezus Maria. O Jezus, dobrze, już się przechylam, boho. Ale się zdarzyła sytuacja ekstremalnie niebezpiecznie, trzeba by było wzywać Jopr, bo to jest jeziorne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Ale się zaparł. No jak tam? Wylądowaliśmy na wyspie, prawda? No generalnie tak, no wyspa jest naprawdę niezbyt duża. Ale nikogo tu nie ma. To jest najważniejsze. Chyba straciłem plecak gdzieś tam w tej akcji. Co zrobiłeś? To plecak straciłem. Jak straciłeś? Który plecak? O, jest. O, no, świetnie. Proszę, nie strasz nas, nie? Dobrze, ja myślę, że rozwiesiemy pranie między tym a tam. Między tym a tamtym, dokładnie. Żeby węzeł gordyjski. Węzeł gordyjski w proste, ale użyteczny. O, tu widzę, że można nawet zrobić pranie na wielu, wielu osób z ryj. Tu go naciąga z ryj. O, i tu go naciąga. Jeszcze bardziej z ryj. Tu przeciągnę, zrobię taki suwak. Tu go ściągnę znowu. O, i to jest węzeł gordyjski. Gordyjski. Podwójnie wiązany. Podwójnie spuszczany. I tu drugi kolega, proszę zobaczyć, ręcznik rozwiesił, no. Kapitalnie, tu też. I jeszcze tutaj. Czy starczy tego sznurka w ogóle? No, spuścił się. Proszę bardzo. Wszystko w lesie można robić. Można wieszać pranie. Nie wiem, któregoś browara odpalam, 7 26 luta jest zer z aber cóż tam jest? Zaczynają się topić, motherfuckery. Jak tam, Pawle, na dzisiejszej wyprawie? Co tam? Co byś powiedział? Powiedziałbym, że było mokrzej niż przewidywałem. Myślę, że gdybym ja płynął jedynką, to pewnie zaliczyłbyś przynajmniej jedną glebę. Jednak ta stabilizacja dwuosobowa zawsze daje radę. Na szczęście czuwa nad tobą instruktor Janeczek i on po prostu cię uchronił od tego. Mhm. To jest najważniejsze. Przejął. Na klasę. Przyjął się, tak nie rób, bo tutaj możesz się wywrócić. No, był prorokiem właściwie tych słów. Co tam, Pawle? No cóż, czekamy na... Janeczek? Kiełbaski dojdą. O Jezus, dojdą. O Jezus.
do kiełbasek musi być ketchup. Po poznańsku ketchup. Catch up. I złap. Yeah, we will catch up later. Yeah, we will catch up. Panowie, jest 18.15. Aha, czyli mamy godzinę słońca. Trzeba wyświdrować lutę. Jak to zrobić? Wróci mi energia. Ja mam jeszcze berny. Jest jeszcze twoja 200, która też może podciągnąć ciśnienie. No, do tecka ma swój, nie? Pazur. Potrafi pokazać niespodziewane twarze. To miejsce tutaj jest w skali puszczy. Dosyć nietypowe. No. Mhm. W jednym pociągnięcie. Ładnie. Oj, za blisko. Piękna rzecz. Dziękuję bardzo. Ciężkie, wspaniałe. Sorry, Burger King. O Jezu. To jest słodkie. Wódki w ryj. To jest lepsze. Idziemy zaraz potem. Na szlaku lód. Piana wszystkich, nie? To jest to, co mówiłem. Sprzątamy śmieci po ludziach, śmieci. No ludzie drewno wyrzucają w lesie, nie? No po prostu drewno i plastik, bez sensu. Docieramy do obozowicha. Zobaczymy, co się dzieje. Coś się pali, coś się nie pali. Tu gdzie był ten nożyk? No, po prostu spadło dzisiaj rozpalenie ognia w takich warunkach. To jest dla mnie. Telefon wypadł. Do ogniska. It's right here. Szaleje chłopak, szaleje. Co tam strugasz? Wiesz co, strugam narzędzie. Ale nie strugam rękoma. Pusta mi. Brakuje mi łyżki teraz do kompletu, także myślę, że łyżkę zrobię. Przyłóżcie zębów. Patrz, co to jest. Tam. Faktycznie, co tam było? Nie wiem właśnie, kurde. Mhm. Nie wiem. Aha. No, kończę trzon i... Okej, okay, to wygląda całkiem no, okej, okay, i tutaj z tyłu, tu na dole będzie łyżka, też nie pokazuję, bo nieskończone, nie? A tu już jest wyżłobienie, nie? O, teraz jest dobre, nie? Fajnie, fajnie, podoba mi się. To będzie można nakładać albo zdejmować, nie? Mm-hmm. Na przykład.
To tyle. Pablo, where are you? Dotarliśmy na jezioro, której nazwy nie znamy, ale jest już po zmroku, to znaczy zaszło słońce. Jest 20.57, czyli 13 minut temu zaszło słońce, czy ostatni dzień lipca, środek Puszczy Noteckiej. No czekamy na gwiazdy, czekamy na 8 gwiazdek Elona Muska, przepraszam, 9 gwiazdek Elona Muska. Tu gdzieś powinien przelecieć ten sznur, no zobaczymy. No co, no słoneczko zaszło, jesteśmy nad jeziorem, szukamy naszych 8 gwiazdek, czyli 5 gwiazdek Eleonora Muska, za którymi nastąpią kolejne 3 poprzedzone jedną taką ciemną. Elona Piżmo. Przed nami kolega z Chamonix, dyrektuje się polską przyrodą. Pierwszy raz taka jako pierwszy raz nad jeziorem. Która się przedstawia w ten sposób, jezioro jest dla nas i dla zwierząt oczywiście. No. Stwierdziły to tak, spójrz kurwa, jak tam jest fantastyczny ten. Nie usłyszałem. Szło tędy. Oj, tu jest Michał Ganiał, kapica Sekstyńska, przekazanie jednostki. Auspozyjny. O, to jest. Wspaniały poranek dzisiaj. Tak, tak, kapitalny. Wschód słońca miało, czy nie? Nie miało. Wzwód słońca? Nie miał. Nie mieli. No, mamy dzisiaj niedzielę, pomału kończymy naszą przygodę z lutanikiem. Ptaszek się awanturuje. Thank you.
Ale luj. Luj, nie? Leci Jachub. Widzę, widzę. To nie ten. Ten jest mniejszy, nie? Ten jest mniejszy, no. Co tam załoga lutanika robi? Prawda, gdzie masz, trzymasz telefon. A, dopływamy do miejsca poprzedniej katastrofy. Tam jest głęboko, nie? Sabotujesz ten? Sabotujesz. Jak oceniacie taki rodzaj aktywności? To sympatyczne. Niedzielny poranek. Wygramy się na msze. Musimy dopłynąć do msze, bo nie ma grupy. Rozmawialiśmy z księdzem. A czy my wczoraj widzieliśmy te 8 gwiazdek Elona Muska? Nie. No nie było. 5 gwiazdek, a później 3. Dzwony biją. Zaraz będzie msza. Siwa, a teraz zbliżamy się do czapli białej, która ściemnia, że jej nie ma. O, właśnie się ruszyła. Widać, dopływamy pomału do zabudowań, czyli zapewne jest to miejscowość Miały. Tak jak Michałeczek mówił, wiecie skąd wzięła się ta nazwa. Pierwotnie były to 3 Miały. Później jedna wieś spłynęła i zostały same Miały. I tu będziemy kończyć naszą przygodę. Mikro przygodę właściwie. Dopływamy do brzegu miejsca, skąd rozpoczynaliśmy na prawdę wczoraj.
Dziękuję bardzo. Odlecicie z Puśkiewicz, zlecicie z Matkowicz. Proszę o dokumenty. Jesteśmy tutaj przyjechali na prywatne czy rodzina? Prywatny, prywatny, prywatny. O, student. Student prawa. Tak. No, to niech pan jedzie w takim razie. Dziękuję. Szerokości, panowie, szerokości. Tylko uważajcie nad wodą, bo woda jest niebezpieczna w rej. Niebezpieczna w rej. Dziękuję bardzo. Tyle wystarczy? Tak, 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 w rej, w rej, w rej. Dziękuję. No ale dobrze, dobrze, podsumujmy wyjazd. Tak naprawdę, no nie wiem, może zrobiliśmy jakieś może 6, może 8 kilometrów maksymalnie tymi kajakami. Na całym wyjeździe, prawda? Na całym wyjeździe nie było to dużo, natomiast no, ciek wodny bardzo ciekawy, zróżnicowany, nurtu praktycznie nie ma. Jeziorka... Naszym celem nie było pokonywanie dystansów, prawda? Tylko znalezienie fajnego miejsca na wypoczynek i podziwianie trochę przyrody. No i tak to też właśnie uczyniliśmy, dlatego pakowaliśmy się nawet bez jakiejś nawet asekuracji, po prostu wszystko, co chcieliśmy mieć pod ręką, postawiliśmy, bo zaraz od razu tutaj to zostało umieszczone w kajakach i tymi kajakami już popłynęliśmy, także tutaj balast nie robił absolutnie żadnej różnicy. A dzisiaj troszeczkę jest lżej, prawda? Bo trochę tych napojów, no, prawda? Mniej, no i szybciej, bo wczoraj przecież płynęliśmy ten odcinek 4,5 godziny, a dzisiaj 54 minuty. Także to tak jest z tą lutą, nie? Że ta luta, no niestety... No i nasz przyjaciel Paweł otrzymuje od nas sprawność. No, naszywkę dostanie tutaj, będzie musiał skauta, naszywkę i 3 pióra. Tak. Bo było one action, double the action and triple the excitement. Dlatego potrzebuję 3 pióra. I żegnamy się z Pawełem z Wami do następnej przygody. Ciekawe, gdzie nas lutanik zaprowadzi. Zachęcamy do... rekreacji. Do rekreacji. Ale też i prokreacji, ponieważ spada liczebność Polaków. Trzeba się po prostu postarać, kochani, bo to nie jest tak. No ktoś a musi, jak widać, da się, prawda? No bo ludzi przybywa na świecie, prawda? Generalnie przybywa, no właśnie. I teraz pytanie, czemu u nas nie przybywa? Nas nie przybywa? Ludzie, no weźcie się do roboty, no. Wiecie, o co chodzi, nie? No. Michale, jeszcze jedna sprawa. Tak. Chciałbym, zanim przyjedzie tutaj właściciel tego... Nie musimy na niego czekać. ...tego sprzętu... To gnije. No nic, panowie, uciekajmy stąd lepiej. Tak jest. Listen to me, we have to get out of there. They try to kill you. Get out, get your kayak into the chopper, get out! Tak, także nasza podróż dobiega końca. Jak widzieliście, nasz konkursowicz bawił się chyba wyśmienicie. Nie często ma okazję wyjeżdżać tutaj właśnie w takie warunki, raczej szuka komfortu, a no tutaj musiał się wespiąć na, a właściwie zejść z tych swoich wyżyn wymagań do właśnie niskiego pułapu, ale poradził sobie chyba kapitalnie, tak, wiosłował świetnie. Ja nie słyszałem ani jednego słowa takiego, ani dziękuję. A dziękuję nie powiedział, zupełnie, rzeczywiście. Ale też nie narzekał, nie narzekał. Nie narzekał, nie, też był odpowiednio wyposażony, także zrobił odpowiednie rozeznanie, skonsultował też pewne kwestie. Był wyposażony, ale musiał dokupić później jeszcze. Musiał dokupić, tak. Baterię musiał dokupić, ale posiadał odpowiednią ilość wody, posiadał odpowiednią ilość prowiantu, odpowiednie odzienie na odpowiednie okazje, także tutaj też. No można powiedzieć, że kapitan zdał ten egzamin na pewno, no ale przede wszystkim to był egzamin tak naprawdę, który sam z sobą zdawał. Tak, to był egzamin, który pokonanie strachu, tak, przed tą dziczą, która jest w Polsce, która jest niesamowita po prostu. Czy te dzikie zwierzęta po prostu jeden na drugim po prostu praktycznie się tu przewalają, atakują się nawzajem, drapieżniki, drapieżne ptaki, gady morskie, wodne, drapieżne ryby. Ale chyba trochę strachu się najadł, bo wyszedł... Jak niepyszny. No, z tego namiotu ostatni wyszedł. Tak, czuł, że tam jest bezpiecznie, prawdopodobnie i siedział najdłużej w tym momencie dzisiaj rano. A tak. Zwierzęta podchodziły pod obozowisko, prawda? Bo nam zjadły zapasy. A to prawda, właśnie mieliśmy taki mały epizod polegający na tym, że wypływaliśmy z naszego miejsca obozowania, bo obozowaliśmy nad całą rzeką. Wiadomo, mieliśmy kajaki, to musieliśmy je mieć pod ręką. Ale wypływaliśmy dwa razy na takie inne pobliskie jeziorka i za każdym razem wracaliśmy, spostrzegaliśmy, że brakuje jakiegoś przedmiotu w obozie. Człowiek się łapie za głowę, zastanawia się, czy już oszalał, tak, bo nie pamięta, gdzie to położył. To nam się raczej nie zdarza. A tu się okazuje, że
zwierzęta po prostu w naszą nieobecność pytały te przedmioty i zabierały w różne strony. Także na początku myśleliśmy, że to bobry, bo no, szły to w kierunku wody, prowadziły te przedmioty, na przykład mój klapek, nie wiem po co. A później okazało się następnego dnia, ta torba, która też dziwnie zginęła, tam było jedzenie właśnie moje. Tutaj właśnie taka przestroga, jedzenie zawsze trzeba niestety wieszać gdzieś wyżej, bo zwierzęta typu jakieś pewnie lis, czy kuna, czy nie wiem, czy wydra, no podebrały, tak, podebrały i zjadły, to też nie jest dobre dla nich, ponieważ no szkodliwe to jest. A ja miałem żółty ser, prawda, i zjadły żółty ser, nie wiem, jak lisowi na żołądek żółty ser zadziała, ale no może spowodować u niego pewnie roztargliwe jakieś sensacje żołądkowe, tak. Także tyle, no czaple siwe, czaple białe, to na pewno jakiś wąż tam gdzieś przeleciał, jakaś żaba, teren dziki, zresztą to będzie widać na filmie, zresztą widzieliście żurawie to, były, żurawie dokładnie, drapieżniki, dokładnie, i to wszystko w samym środku Puszczy Noteckiej, miejsce bardzo nieoczywiste, bo Puszcza Nocka jest duża, trudno tam teoretycznie znaleźć taki ciąg komunikacyjny wodny, który może gdzieś jakoś dalej przepłynąć, ale właśnie takie miejsce dobraliśmy i jesteśmy zadowoleni. Dlatego będziemy organizować kolejne konkursy, konkurs, na które my już zapraszamy. Marysia dzwoni. Przepraszam bardzo, musi dzwonić Marysia. Muszę zamknąć ten nagranie. Do widzenia. Ale to nie jest koniec konkursów. Planujemy wypuścić nowy letni model spodni Resolution Face. Wersja Onaniak jest wersją jesienną, bardziej ekstremalną. No ale co zrobić, jeżeli jesteśmy już po obozowisku, prawda? Kiedy mamy już komfortową sytuację, nie jesteśmy narażeni na kontuzję ani kontakt z nieprzewidywalnymi czynnikami przyrodniczymi, takimi jak nierówności terenu, czy zwierzęta, czy gałęzie. Chcemy się komfortowo w tym obozie poruszać, prawda? Jest lato, jest gorąco, więc stwierdziliśmy, że wypuścimy nową linię tych spodni, które będą dostępne u nas w naszym sklepiku. Będą to spodnie podszyte od spodu z jedwabiu, żeby delikatnie tutaj w kontakcie ze skórą prowadziły taką właśnie formę. Masażu przyjemności. Tak, masażu, taki, dokładnie, tego mi brakowało, tego słowa. Żeby łagodziło też podrażnienia, prawda? Jedwab po prostu was pieścił was tam, gdzie lubicie, a z zewnątrz wykończone to będzie oryginalnym kaszmirem. I właśnie takim jedwabno-kaszmirowym wzorcu z takich materiałów będziemy mamy już nakreślone, jak mniej więcej mają wyglądać te spodnie. Natomiast szukamy nazwy, także kochani, piszcie do nas. Tam pod spodem jest adres skrzynki pocztowej, wysyłajcie do nas listy, jakie właśnie tutaj najlepiej poleconym wysłać, on kosztuje 7 zł, ale no, na pewno dojdzie prędzej czy później. A wy macie pewność, że konkurs trafił, tak? Że wasze zgłoszenie trafiło. A nagrody są bardzo cenne, o nich zaraz, ale słuchajcie, jaką nazwę dać tym kaszmirowo-jedwabnym spodniom z spółki Resolution Face, ze stajni Resolution Face, tego dolnośląskiego, fantastycznego artysty wręcz bym powiedział, jeśli chodzi o wykonanie spodni. Także piszcie do nas, konkurs trwa, a w nagrodę oczywiście bardzo cenny kupon podarunkowy. Kupon podarunkowy w wysokości 10 zł do wykorzystania w naszym sklepiku. Uwaga, trzeba go wykorzystać do końca grudnia.